po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Macierzyństwo jest super i uwielbiam gapić się na moje dzieci i gotować im zdrowe rzeczy i się z nimi bawić. W wieku 3 lat posłałam swoje pierwsze dziecko do przedszkola. Zawodowa mama? Co to za zawód? To jest niemierzalne. Nikt nie może powiedzieć, że hejtujemy mamy, które nie posyłają do przedszkoli, bo ja posyłam do przedszkoli. Stawianie naszej rodziny jako priorytet nie jest stawianiem tylko dzieci jako priorytet. Macierzyństwo nie wyklucza życia swoimi pasjami. Czy warto zostać dłużej z dzieckiem w domu? Dzisiaj u nas na kanale Kasia Sawicka, po raz kolejny. Bardzo Cześć. Się cieszymy, że do nas wróciłaś. Pomimo tego, że z Gdańska aż Kasia musi do nas przyjeżdżać, to zawsze to jest dla nas bardzo fajne, jak przyjedzie, bo to jest taka skarbnica wiedzy. Plus wy prosiliście, że Kasia Sawicka, ona zmieniła moje życie w poprzednim odcinku, więc może teraz znowu zmieni wasze życie. Dzisiaj chcemy rozmawiać o tym, czy warto zostać dłużej z naszymi dziećmi w domu. Czy może od razu iść już nie iść na wychowawcze, ale wrócić do pracy. Trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy mają w ogóle taki wybór i nie chcemy jakby pociskać kogoś, kto posłał dzieci do żłobka i wrócił do pracy. Dlatego, że bardzo często sytuacja finansowa zmusza do tego. Ale jeżeli możemy sobie wybrać, to są pewne rzeczy, które warto rozważyć i nie tylko moją wygodę lub chęci, ale różne rzeczy, również dobro naszego dziecka i dobrze jest zrozumieć, co się dzieje w tym takim krytycznym momencie tych paru kilku lat. Ja się na tym nie znam zupełnie. Ale co wybrałaś? Jak u ciebie to wyglądało, powiedz? I tak ciągiem mam mówić tak długo. Ja miałam dość ciekawą sytuację, dlatego że ja zaszłam w ciążę, kiedy moja pierwsza córeczka miała 6 miesięcy. W drugą. Więc ja nie za bardzo się zastanawiałam, czy wrócę do pracy, bo wiedziałam, że nie wrócę do pracy. Zanim zaszłam też w ciążę, w ogóle nie planowałam wracać do pracy od razu. Po pierwsze, macierzyństwo jest super i uwielbiam gapić się na moje dzieci i gotować im zdrowe rzeczy i się z nimi bawić. Więc nie miałam wewnętrznej potrzeby, żeby czym prędzej uciec z domu, bo się duszę i już muszę to skończyć. Albo wracasz do jakiegoś projektu, który chcesz. Albo wracam do projektu, gdyż moja kariera się tam była już praktycznie na szczycie, a ja kurczę musiałam urodzić dziecko i teraz muszę szybko tam wrócić. Więc nie miałam wewnętrznego przymusu, ani nie miałam takiej nawet dyskusji w mojej głowie, czy do pracy wrócić, czy nie. I jakby wartość tego, jaką widziałam w zostaniu w domu z dziećmi, bo o wiele wyższa niż wszystkie inne rzeczy, które mogłabym wziąć pod uwagę. Mogłaś sobie pozwolić na to finansowo. Plus mogłam sobie pozwolić na to finansowo. Nie oznacza to, że jesteśmy bogaci i mój mąż zarabia tysiące dolarów. W ogóle to nie oznacza, tak? Ale stwierdziliśmy, że to, co mamy, wystarczy nam na przeżycie. Nie musimy żyć w jakimś nie wiadomo jakim dostatku, tak jak żyjemy jest ok i nie potrzebujemy kolejnego 1500, żeby przeżyć. Ja, żeby potem oddać głos Kasi, ja znowu chyba jestem takim, no nie bardzo przeciwny przypadek, ale ja znowu pracowałam zanim zaszłam w ciążę pierwszą, w ciąży pierwszej, 3 dni po porodzie pierwszym, przed ciążą drugą i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie ten element pracy był zupełnie naturalny. Chciałam uczynić wszystko, żeby móc to kontynuować. Ponieważ nie była to nigdy praca etatowa, i to jest chyba klucz w ogóle tutaj, to ja byłam panią swojego czasu. Pozdrawiamy. To wtedy rzeczywiście cały myk polegał na tym, żeby to zbalansować jakoś. I w wieku 3 lat posłałam swoje pierwsze dziecko do przedszkola, a teraz 2 dni temu posłałam swoje drugie dziecko do przedszkola. I to Które ma ile? 2,5. Woziłam się bardzo z tym, dlatego że ja uważałam, że do 3 roku życia nigdy nie poślę. I gdzieś tam poczytałam, co zaraz nam Kasia zweryfikuje, że to jest taki najważniejszy okres i po prostu rozwojowy, ale też taki kładzenia fundamentów. Więc tak sobie wewnętrznie postanowiłam, że do 3 roku życia ja chcę być jedyną osobą, która kładzie fundamenty mojemu dziecku. Natomiast ponieważ za chwilę rodzę i nie chciałam, żeby było tak, że
jedno dziecko przychodzi na świat, a drugie w tym momencie oddaje, żeby sobie tego nie pokojarzył. To, no i też takie rzeczy różne się podziały, że mam, muszę leżeć w ciąży, coś tam, więc potrzebuję pomocy do dzieci, a nie mam nikogo i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowałam się na to, żeby posłać drugie. I mimo tego, że możecie nawet kojarzyć z innych rzeczy, że wciąż jeszcze myślę o edukacji domowej, bo jestem taka trochę, że szkoła mi się nie podoba. I te różne rzeczy, to wciąż jakby balansując wszystkie za i przeciw i lubiąc bardzo przedszkole, do którego posyłam dziecko i jakby wiedząc, jaki tam jest flow i jak to wygląda, zdecydowałam się na to, więc nikt nie może powiedzieć, że hejtujemy mamy, które nie posyłają do przedszkoli, bo ja posyłam do przedszkoli. Koniec mojej wypowiedzi. Natomiast oddajemy głos Kasi, która jest o tyle specyficzna, że mając piątkę dzieci, zdecydowała się na 12 lat tylko dla nich, prawda? Ale wiesz co, tak wracając do tej twojej pracy, bo ty jesteś kompozytorem, więc tak naprawdę twoja praca jest po prostu twoją pasją. Tak, i to nie jest kwestia tego, że ty po prostu porzuciłaś swoje pasje, nie? Tylko ty akurat nie żyjesz ze swojej pasji, a jest powiedziane, że kto będzie żył ze swojej pasji, nigdy nie będzie pracował. Więc w pewnym sensie to jest to. Na przykład moją pasją... Czyli nie chodzisz do pracy. Buja! Ale zarabia pieniądze. O, super! Na przykład moją pasją zawsze była pedagogika, relacje i tak dalej. Więc dla mnie, ponieważ najpierw pracowałam w liceum jako nauczyciel angielskiego i takie tam inne rzeczy, no to jak już właściwie przeszłam na macierzyńskie, no to my z mężem podjęliśmy taką decyzję, że bez względu na warunki finansowe, bo one naprawdę nie były ciekawe, to my chcemy wychowywać swoje dzieci sami, też ze względu na nasze doświadczenia w przedszkolu, i takiego tego, że my obydwoje bardzo mocno przeżyliśmy tak zwany lęk separacyjny z rodziną. O. I my obydwoje chodziliśmy za czasów komuny i do żłobków, i do przedszkola. I obydwoje mamy bardzo złe konotacje, zresztą gdy rozmawiam, mówię o tym na kanale, bardzo dużo osób pisze, że bardzo źle przeżywały lęk separacyjny, który jest bardzo silny w pewnych okresach życia, do 5 roku życia może w ogóle psychologicznie być bardzo silny. W związku z tym my podjęliśmy taką decyzję i ja stwierdziłam, że jeżeli ja nie wychowam moich dzieci, no to kto je wychowa? No i ponieważ z drugiej strony, wiecie, no też przedszkole i żłobek były jakby w jednym, nie? No bo jeżeli dzieci rodzą się co drugi, co trzeci rok, w ciągu niespełna 10 lat ja urodziłam 5 dzieci. Ile lat? Niespełna 10. Co dwa prawie. Okay. Więc to dosyć żwawe tempo było. Więc, że tak powiem, dzieci bardzo się dużo bawiły razem ze sobą. Poza tym ja no po prostu uwielbiałam być z dziećmi, więc tyle, ile ja projektów zrealizowałam z nimi, wystaw, przedstawień, że to po prostu było to wycieczek, to co ja wymyślałam, to po prostu był jakiś kosmos, jak sobie dzisiaj myślę. Aż ci się nie chce, co na samym wspólnie. Aż się masz zmęczona. No, ale wiecie, ale ja jako sangwiniczka się z tym czułam no fantastycznie, do tego stopnia, że jak moja pierwsza córka poszła do szkoły, wracała ze szkoły, rzucała tornister i mówiła, co mnie ciekawego dziś ominęło. Oj. To mój syn czasem, ponieważ ja bardzo podobnie, jeszcze moją taką metodą na spędzanie jednak aktywnego czasu z dziećmi jest to, że na przykład puszczam ich na max, teraz tak wygląda, 4 godziny do przedszkola max i potem przychodzą o 13:30, więc mamy jeszcze cały dzień. I ten dzień jeszcze wypełniam różnymi rzeczami. No i Antek przychodzi, siada i mówi, a już jest 17:00. Ja mówię, nie, Antek, nie robimy tego, bo mi się nie chciało, bo już jest zaraz kolacja. On mówi, mamo, ale dzisiaj nie zrobiliśmy żadnego projektu. O! No takie, o, rzeczywiście. Tak, ale 4 godziny to jest bardzo ciekawe, bo na przykład ja, moje dzieci wszystkie chodziły do klubików, nie? 2 razy w tygodniu. I tam były takie tam zajęcia różnego rodzaju i tak dalej, bo ja chciałam, żeby one miały kontakt z innymi dziećmi, były w szerszej grupie, chociaż i tak 5, no to wiecie, nie? Różne umiejętności, osobowości, nie? Wiecie, ćwiczenie konfliktów. Tak, głównie. Wszystko przerabialiśmy po prostu na maksa, nie? Rozwiązywanie problemów, planowanie, strategie, no po prostu wszystko robiliśmy. Ale dbałam o to, żeby było i myślę, że właśnie na przykład ja, jeżeli bym podjęła jakąś taką opcję na dzisiaj, to takie na przykład 4 godziny dziennie, to byłoby fajnie, no bo dla mnie to jest taka trochę, wiecie, struktura dnia,
że jeżeli dziecko jest 8 godzin w przedszkolu, mhm. to ile czasu spędza z rodzicami tak. i kto na to mhm. dziecko ma tak naprawdę zasadniczy wpływ, mhm. nie? Mhm. No ja tak naprawdę właśnie dokładnie... Ja się z tym borykam, nie? W sensie to nie jest takie, że ja jestem taka przekonana, bo też to jest ta sytuacja finansowa, o której rozmawiamy, która czasem na jednej skrajności jest po prostu totalnie jasna. Albo wrócę do pracy po macierzyńskim, albo mnie zwolnią i po prostu nie mam nie, pracy. Ja rozumiem, to jest wszystko dla ludzi, oczywiście. Dokładnie, ale z drugiej strony jest też opcja, nie muszę pracować i po prostu mam wybór, czy zostanę, czy nie zostanę. Ale jest jeszcze dużo takich pośrodku i moim zdaniem każda z nas jest trochę pośrodku. No bo fajniej by było pracować, no ale, no bo zawsze budżet domowy podreperuje, ale z drugiej strony nie jest to konieczne. Przeżyjemy, jak nie będę. A na przykład w moim przypadku to było tak, że ja chciałam pracować i robić różne rzeczy i owszem, ale odpowiedziałam sobie na pytanie, to co mówisz Kasia, czyli jeżeli ja teraz poślę na dziecko do przedszkola od takiej do takiej godziny, to jak wygląda jego struktura dnia? To wygląda tak, że on jest więcej w przedszkolu niż ze mną w domu i tego bym nie chciała. Więc na przykład Antka na maks 6 godzin puszczałam, tak, że ja wyliczam, jeżeli on wstaje o 8 i idzie spać o 8, to znaczy, że ma 12 godzin życia, więc przynajmniej połowę tego ja chcę z nim spędzić. I to było tak, a teraz jak Stefcia malutkiego, no to wiadomo, że też jeszcze mniej, no bo jest mały. Bo to jest trochę też tak, że dzisiaj mówi się tak, no jak nie poślesz, bo do przedszkola, no to dziecko nie ma kontaktów społecznych, nie ma tego, nie ma tego. A ja uważam, że gdyby to było tak istotne, to dzieci by się rodziły w miotach. Nie? Jesteś w tym. I ja myślę, że wszystko jest zaplanowane w jakiś dobry sposób. I wtedy i dzieci tak naprawdę nie potrzebują. To jest absolutny mit. Bo jest taka, to się nazywa Theory of Attachment, która mówi, ona jest teraz bardzo taka spychana, ale wszyscy moi znajomi powiedzą wam, psychologowie, że dlatego mają tak dużo klientów, ponieważ oni ciągle przerabiają problem z wczesnego dzieciństwa. Separacja, odrzucenie, nikt mnie nie kochał, wiecie, do języki miłości wracamy, nie? Nikt mnie nie przytulał. No po prostu cała branża psychologiczna żyje z tego. I jeżeli zapytam się jakąkolwiek moją znajomą psycholożkę, to ona mówi po prostu, wiesz, no dziecko musi te 5 pierwszych lat spędzić po prostu z rodziną. Ale następna koncepcja jest taka, że przedszkola po prostu też są mniejszym złem, na przykład niż matka w depresji, niż na przykład samotna matka, która musi po prostu zarobić. Ja to wszystko rozumiem. Ale znowu, patrzcie, pierwotny projekt był taki, żeby była szersza rodzina. I teraz, jeżeli mamy dwoje rodziców, to dwoje rodziców jest bardzo trudno to ogarnąć. I finanse, i tak. Ale kiedyś to były babcie, gdy są normalne więzi, nie? Ja mówię o normalnych więziach. Ciocie, nie? Wiesz, to ciocia się zajęła, to babcia się zajęła, ale wszystko było, zobaczcie, osaczone w czym? W więziach. W więziach, które trwały latami, a nie opiekunka na 2 lata i ona nagle znika. Potem jest coś tam i to nagle znika. Dla mnie to jest przygotowanie do rozwodu. Bo to jest takie rwanie więzi ciągle, no, ale tak pomyśl logicznie. Jeżeli dziecko, najważniejszą rzeczą, słuchajcie, ludzie nigdy się nie skarżą na... Bardzo rzadko się skarżą na brak pieniędzy, ale mówią, ale mnie nikt nie kochał, ale nikogo nie było dla mnie, nie? I tym teraz bardziej, to jest to. Relacje się buduje, tak. relacje się dba i potem my nie jesteśmy do tego w małżeństwie przygotowani, że to jest relacja, nad którą się pracuje, ale za to jesteśmy znieczuleni na to, że ktoś się pojawił, zniknął, pojawił, zniknął. Tak. Więc ja myślę, że to jest, wiecie, to patrząc na to, to więzi, to wszystko w człowieku, to mówi się o tej, wiecie, dzisiaj ta inteligencja, to nagrywałyśmy ze mną, nie, ten odcinek, IQ, tak, ale możesz mieć super IQ, będziesz taki niepewny siebie, będziesz się bał ludzi, nie, będziesz się chował. Nie mówiąc już o wszystkich psychicznych chorobach, które się też pojawiają i ludzie bardzo inteligentni, którym się wszystko jakby udaje, nie radzą sobie z różnymi rzeczami ze względu na Powiem wam szczerze, ja na konsultacjach przerabiam wszystkiego rodzaju problemy związane z dysfunkcjami rodzinnymi i robię to od 30 lat. I to jest zawsze to jest tam w dzieciństwie i to wczesnym dzieciństwie. Scary. No właśnie. I teraz tak, dla mnie
trochę się to sprowadza właśnie do tego, żeby wybrać dobro całej rodziny. Ja ostatnio miałam o tym, dyskutowaliśmy o tym z Łukaszem i właśnie rozmawialiśmy o tym, że jakby dobro naszej całej rodziny, stawianie naszej rodziny jako priorytet nie jest stawianiem tylko dzieci jako priorytet, bo też mamy też do tego tendencję, nie? Że dobro naszej rodziny, czyli naszych dzieci, czyli ja na przykład nie wychodzę z domu, robię wszystko i rozumiem też ten element ze strony mamy, która jest w domu z dziećmi i która jest, otworzy swoje oczy i jest mamą, zamyka swoje oczy, kiedy one się właśnie położyły, ona pada i później znowu się budzi i to jest jakby powtórka tego samego dnia, oczywiście różne rzeczy superowe się dzieją po drodze, ale to jest powtórka ciągle tego samego i jak ja rozmawiam z mamami, które mówią, nie mogę się doczekać, że wrócę do pracy. To z jednej strony takie, fajnie, twoje dziecko ma rok, z drugiej strony ja ją totalnie rozumiem. I totalnie rozumiem to, że to jest zmęczenie, że to jest testowanie ciebie jako osoby i popychanie ciebie do granic twoich wytrzymałości. Bo ja zawsze szukam tego, co jest właśnie taką równowagą w przyrodzie i co by było... Ja jestem w ogóle największą zwolenniczką takiej tezy, że każda mama jest ekspertką od własnej rodziny. I ona wie po prostu, co tej rodzinie jest potrzebne. Ale żeby to postanowić, musi mieć dane. I o tyle, o ile mamy te dane dotyczące pracy, każda z nas swoje, a my nie znamy innych żyć, ale chodzi o to, że każda mama wie, co ją spotka w pracy, czy chce tam wracać, czy nie chce, czy to popchnie jej karierę, czy to będzie tylko zarabianie, czy to będzie aż zarabianie, które jest mega potrzebne na ten moment i tak dalej, i tak dalej. Zna swojego męża, mąż zna ją, zna to, jak męczy się w domu, jakie są jej dzieci, czego potrzebują, właśnie zna swoje dzieci, ale to wciąż jeszcze o tych rzeczach wszystkich wiemy, ale fajnie byłoby, żebyśmy porozmawiały i wyciągnęły z Kasi ten element właśnie tego, jak w takim razie co się wydarzy, jeżeli nie poślę dziecka, jak, co mogę mu dać tym właśnie zostaniem. Tym zostaniem, znaczy, na przykład rok dłużej, czy dwa lata dłużej, czy coś. Przede wszystkim ja myślę sobie tak, że każde dziecko jest taką cudowną istotą, nie? I my chcemy im zapewnić po prostu ten dobry start, nie? To najlepszy start to jest po prostu, gdy my mu damy silne więzi. Nie edukację, która jest absolutnie przereklamowana, tylko... Szczególnie w przedszkolu. Jaki kolor ma ogonek liska? Rudy. Bardzo dobrze, koniec zajęć. Nie. Ale rozumiecie, to jest ten taki nacisk, który jest taki, powiedziałabym, naciskiem takim propagandowym, upraszczając bardzo. Jeżeli nie poślesz to, nie? Tymczasem, jak pokazuje chociażby edukacja domowa, która dzisiaj była wspominana i tak dalej, rodzice są w stanie zapewnić naprawdę bardzo dużo bodźców i oczywiście robią to w sposób rozumny, no bo jeżeli to jest dom alkoholiczny, gdzie dzieci są chowane pod stołem, nie? I liczą butelki i jedyne umieją to zrobić, tak spoko. To umieją liczyć. Ale wiesz, ale z poziom stymulacji i poziom wychowania jest po prostu, to jest patologia, żaden. Nie? To jest żaden. I my nie mówimy o tym, bo bardzo często ci, którzy zostają w domu dzieci, postrzegani są jako taki rodzaj takiej patologii, podczas gdy moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, to, że ja zostaję z moimi dziećmi, było dla mnie normą. Co doświadczałam? Doświadczałam tak na przykład tekstu w stylu, to ty znowu siedzisz w domu, nie? Co zniechęca bardzo matki, bo nie ma tej aprobaty społecznej. Tak. Nie ma tego, że kobieta, która zostaje w domu, która ten dom prowadzi dobrze i nie mówię tu o sprzątaniu, tylko, nie? Albo byciu sexy gospodynią domową. Tak, i tak jak te matki na Instagramie teraz, nie? Różowe, fioletowe i tak dalej. Tylko mama, która po prostu naprawdę, wiecie, edukuje, robi różne fajne rzeczy z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Inwestuje, to dzisiaj się mówi, no prezes banku, to tak. Ale zawodowa mama, co to za zawód? To jest niemierzalne. To jest tak jak z inteligencją emocjonalną. O czym my mówimy? A potem się okazuje w życiu, że to jest właśnie najważniejsze, nie? I że, wiesz, że po prostu, gdy potem dzieci przychodziły na przykład do nas, do domu, to bardzo często było tak, że po prostu jedynaki to w ogóle nie chciały od nas wychodzić. Bo się tak dużo działo, było tak fajnie, a w ogóle dom był bardzo spokojny. Bardzo miło było razem, nie? Więc wiecie, dla mnie to był ten, dla mnie to mi towarzyszyło, natomiast uważam, że oczywiście wszystko jest dla ludzi i są tak różne sytuacje życiowe, że po prostu trzeba to, że tak powiem, bardzo tak logicznie tego podejść. Kto pierwszy weźmie oddech, zaraz mówić. Może ja. Ale też zawsze byłaś jakby...
miałaś też swoją pasję, miałaś też swoje jakby ciągoty takie karierowe. Zdecydowanie. No właśnie, nie, byłaś aktywną kobietą po absolutnie, prostu. Absolutnie, tak. I to nie jest też tak, że też każda kobieta chce być aktywna, myślę, że też znowu każda niech podejmie sobie decyzję, co to znaczy dla niej praca i kariera, ale chodzi mi tylko o taką rzecz, że ty byłaś takim przykładem, że chciałaś też robić. I w związku z tym, a mimo wszystko miałaś 12-letnią lukę w robieniu rzeczy poza domem. Tak. Czy nie? W większości tak, no bo raz, że miałam też przez 14 lat przewlekle chore dziecko, więc wiecie, co 2 tygodnie wizyty w szpitalu, karetki pogotowia i różne inne ciekawe rzeczy, więc takie hardkorowe trochę klimaty, nie? Co zupełnie nie zmienia faktu, że no po prostu realizowałam w tym czasie swoje pasje, w sensie takim, że się tam, jeżeli mogłam, no to mój mąż, wiecie, tam coś tego robił, i żebym ja mogła sobie pojechać się doszkolić, żebym mogła, i ewidentnie macierzyństwo nie wyklucza życie swoimi pasjami, bo ja myślę, że największy problem to jest tutaj, że matka to już jest ta mata od podłogi, nie? I teraz wszyscy po niej chodzą, tylko sprząta, gotuje i wyciera kupy, nie? Co z drugiej strony, też nie dawajmy sobie zbyt wielkich oczekiwań, jednak sprzątanie i ogarnianie dzieci jest już tak bardzo wyczerpujące, że czasem nie mamy czasu. Plus... Ale ja jestem na przykład przykładem tego, że cały czas coś robiłam. Ja też. I też nie mam jakiegoś wyrzutu. Tak. Nawet jak byłam z dzieciakami dwójką w domu, bo miało 3 miesiące. My na przykład przez pewien czas mieliśmy przy 3 dziecku i przy 4, jak się urodziło, mieliśmy taką studentkę, która przychodziła do nas na 4-5 godzin dziennie. I ona, ja byłam w domu, a ona pomagała ogarnąć rzeczy, sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, są różne inne rozwiązania na to, żeby nie być takim uziemionym, bo to jest chyba najgorniej, tak, najgorsze. To jest to, do czego ja piję. Do instytucji naszego męża w naszej rodzinie. Wykorzystywania tej instytucji. Tak, oraz wielu opcji, które mamy. Dlatego, że wydaje mi się, że bardzo często my jesteśmy wpuszczone w taki kanał, że no to co? Albo to, albo macierzyński ci się kończy, to wracasz do pracy? Nie. A jeszcze wychowawczy, dobra. A po wychowawczym co? Wracasz do już, a 3 lata do... A wydaje mi się, że jest o wiele więcej opcji niż posłać do przedszkola i wrócić do pracy na 8 godzin lub nie. Czy do żłobka nawet. Czy do żłobka. Wydaje mi się, że zdrowie psychiczne mamy w dużej mierze zależy też od podejścia męża do niej samej, do rodziny i do niej. Czyli jak on, jakby potrzeba jest świadomość tego, że bycie w domu z dziećmi jest wyczerpujące psychicznie jest i fizycznie. Jest pracą na etat. Jeżeli ja, dlatego to jest takie śmieszne, jak my mówimy o tym, że sobie wychodzimy do Biedronki na 40 minut odpocząć, ale to jest czasami wszystko, co kobieta ma. Wyjdzie do Biedronki na 40 minut i mówi się... O, jak to było wspaniałe. Jakby, i to jest nic. To się nie wydarzyło nic. Więc jeżeli mąż zrozumie, że kobieta dając siebie przez cały czas potrzebuje zachować trochę siebie i wrócić do swoich własnych myśli i wspiera ją w tym, tak jak on zostawał i ty mogłaś pojechać, tak jak mój mąż zostaje, ja mogę nagrywać te rzeczy, tak jak mój mąż zostaje i ja jadę na jakieś spotkanie albo grupki, albo organizuję coś, to jest tak... cudowne, to jest tak cudowne i wtedy ja nie doświadczyłam tego takiej potrzeby zostawienia już tego domu, już nie mam siły, dlatego że od czasu do czasu potrafię zadbać o swoje zdrowie psychiczne i o to, że jakby mój potencjał jako kobiety nie sprowadza się tylko do moich dzieci, jest trochę szerszy i ja jestem w stanie robić też te inne rzeczy. To jest bardzo zbawienne. A ta druga rzecz to jest właśnie wachlarz możliwości. Ja się bardzo zastanawiam nad edukacją domową, ale nie jestem pewna, czy to sztachnę. Zastanawiam się nad przedszkolem, które obserwuję i może. Obserwuję, bo mają profil na Facebooku i obserwuję, co oni robią, jakie mają zajęcia, jak się zwracają te panie do dzieci, czy czasami coś wrzucają i mówię, okej, jestem w stanie zaufać temu przedszkolu, więc nie jest to takie pierwsze lepsze przedszkole na osiedlu i przedszkole jak przedszkole, bo ja w takich pracowałam i o ile jakby... realia są jakie są i bycie panią z 20 dzieci naraz ma swój limit i po prostu i będzie tak jak będzie, to jest po prostu i też dzieci przeżyją, ale jeżeli jest jakieś przedszkole, któremu ja mogę zaufać, tak jak Ania ufa swojemu, to jest taki komfort psychiczny. O, kolejna opcja, praca na pół etatu. Jak ja, gdybym miała opcję wrócić na pół etatu do pracy i na przykład w moim mieście mieszkałaby moja mama, która by się chętnie zajęła przez 4 godzinki moimi dziećmi, miód.
Czy opiekunka, czy właśnie pomoc, czy opiekunka, czy jakieś pomoc, klubiki, czy wolontariuszki z kościoła, na przykład, czy właśnie punkty jakieś takie przedszkolno, jakieś, to są chwilę, wtedy klubiki, no właśnie, na chwilę, więc jest dużo opcji. Ku końcowi chciałam jeszcze zapytać naszego gościa o to, o perspektywę, no nie? Bo też lata przeleciały, już nie jesteś w domu, robisz swoje rzeczy, robisz swój kanał, do którego zapraszamy i jakby jesteś absolutnie zawodowo teraz czynna i nawet można by powiedzieć, że zapomniałaś już o latach kiedyś, kiedy byłaś w domu. I teraz jak to oceniasz z perspektywy czasu? Straciłaś te lata? Zawodowo czy je straciłaś? Czy cieszysz się? I jak to, jak to widzisz teraz? To były dla mnie cudowne lata. Bo my ciągle, dzisiaj jest tak, że matki tak dają, ale przecież dzieci bardzo dużo dają. Jeżeli jesteś zdrowym człowiekiem emocjonalnie, to umiesz brać i dawać. Czyli w tym czasie, kiedy dzieci są małe, one ci po prostu strasznie dużo dają, nie? Więc ja nie widzę tego, nawet z moim przewlekle chorym dzieckiem, ja absolutnie nie widziałam tego, że one mi aż tak wysysały, chociaż fizycznie byłam zmęczona, bo byłam niewyspana, bo opieka taka w kółko i tak dalej. To jest jedna rzecz. Dwa, no po prostu, wiecie, nasze życie ma swoje fazy. To jest druga rzecz, czyli jest młoda kobieta, jest nastolatka, potem jest faza bycia mamą. I dla mnie to po prostu były takie fazy, a poza tym i wtedy tego nie planowałam, ale dzisiaj, chociażby prowadząc kanał, doradzając, konsultując różne rzeczy, prowadząc szkolenia, ja czerpię z całego bogactwa tego czasu. I tego mi nikt nie może zabrać, bo ja po prostu mam takie doświadczenie w tym, nie? Że właściwie to ja widzę tylko same plusy tej sytuacji, nie? Same plusy, oprócz tego, że po prostu bez względu na to, czy rodzina była taka, wiecie, super czy hiper, bo nie uważam, absolutnie tak nie uważam. Natomiast, że to było tak wow, ale strasznie mnie cieszy to, że rozmawiam z moimi dziećmi, że moje dzieci myślą, że analizują, że mają takie nawyki, że choć mamusia pogadamy, i szukają tego, nie? A ja już mam teraz, wiecie, 5 dzieci, najmłodsze ma 16 lat i ja widzę długofalowe efekty tego naprawdę takich dobrych, głębokich więzi, nie? A to jest najcudowniejsza rzecz pod słońcem dla mnie. Ale mądrze powiedziałaś, Kasia. No tak powiedziałaś, że trzeba kończyć, bo już nic nie dodałam. Już ja już nic mądrzejszego nie wymyślę, żebym się starała. Nie przebiję. Dajcie nam znać, czy też macie takie myśli, czy się wahacie, czy nie, czy... no właśnie, jak to co z waszej wybrałeś, perspektywy co wygląda? Myślicie? Oprócz tego zapraszamy do Kasi na kanał i zapraszamy na nasze odcinki w przyszłości. Moim zdaniem będą fantastyczne. Tak. I do zobaczenia. Pa. Cześć, do zobaczenia.